projekt Czysta Plaża to akcja ekologiczna, która ma na celu przede wszystkim zaangażowanie wolontariuszy i pokazanie, jak ważne jest nieśmiecenie. Gdy spędzamy wakacje na takich plażach, jak na przykład dzisiaj na plaży miejskiej w Gdyni, to przede wszystkim po całym dniu spędzonym na plaży zabieramy ze sobą wszystkie śmieci. I wtedy ta plaża jest przyjazna bosym stopom. Dlatego razem Barefoot Projekt Czysta Plaża i Stowarzyszenie Czysta Polska dba przede wszystkim o to, żeby wyedukować wszystkie osoby. Tak łatwo jest zabrać ze sobą śmieci. Trzeba po prostu troszeczkę zaangażowania i wtedy już bosą stopą możemy bez problemów spacerować po naszych pięknych polskich plażach. Dzisiaj wzięło udział w akcji 119 wolontariuszy, zebraliśmy prawie 50 kilo śmieci. Wspólnie tutaj sprzątamy gdyńską plażę, plaża Śródmieście. Dzieci mają również swoje atrakcje, między innymi malują ekodomek, budują różne ciekawe rzeczy z plasteliny, a dorośli rejestrują się i biorą udział w całej akcji, w całej zabawie. Także jesteśmy tutaj od godziny 10 do 15.